Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło nam powitać Państwa. Jest już połowa stycznia, 15 dzień stycznia. To Międzynarodowy Dzień Śniegu. A, no właśnie. I dzisiaj w związku z tym wyjątkowa niedziela, bo śniegu będziemy poszukiwać cały czas i non-stop. Śnieg to jest dobro, które jest rzadkie. Można powiedzieć deficytowe, dlatego postanowiliśmy pokazać Państwu śnieg. Bo wiem, że często myślimy o nim i tęsknimy za nim. W Polsce niestety śniegu jak na lekarstwo, zatem popatrzmy, jak to śniegiem potrafią bawić się dzieci. To nie są polskie góry, niestety, a przecież śnieg dostarcza tyle radości. Wielbia to białe szaleństwo i puch. Moje dzieci cały czas czekają na decyzję, czy zawody będą, czy nie będą, bo ciągle są odwoływane. Natomiast, bo twoi są zawodowcy, no drodzy tak. Państwo, rozpoczynają się ferie i to w 5 województwach. O, tak. Mhm. Podkarpackie, łódzkie, lubelskie, a także pomorskie i śląskie. Tak więc zanim zapytamy Żanetę Rosińską o to, czy ten śnieg będzie, to chcemy Państwu jeszcze powiedzieć, kto u nas będzie. Będzie u nas masa gości. Między innymi pojawi się Salma Hayek jako koci łapka. Dokładnie. Czyli partnerka Kota w butach. Będzie Roxy Węgiel. Będzie. Niedawno, ze swoją nową płytą. Niedawno skończyła 18, zatem pora, żeby porozmawiać z dorosłą Roxy. Tak, tak. Będzie Dorota Wellman. Ale kto wie, co Dorota powie? Dokładnie. Kto wie? Kto to wie? Będziemy próbować się rozwikłać tą tak zagadkę. Jest. Poza tym także Grażyna Torbicka, czyli Paszporty Polityki oraz film dokumentalny Fenomen o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Film dokumentalny, który powstał i jest, niebawem pojawi się w kinach. I niebawem także finał. 30 już pierwszy. Ajajaj. Trudno uwierzyć. No nic, drodzy Państwo, ale teraz przenieśmy się w takim razie do Żanety. Żaneta, zobaczcie, w jakich pięknych okolicznościach. Proszę bardzo. I śnieg, i słońce. Cudownie. Oto Groń, koło Białki Tatrzańskiej i Żaneta. Brawo ty. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest niedzielne wydanie Dzień Dobry TVN, wyjątkowe, no bo niedzielne oczywiście. Drodzy Państwo, za chwilę pani Salma Hayek pojawi się w naszym studiu, a także pani Elżbieta Jarosik wraz z córką, także aktorką. Ale najpierw chcemy przypomnieć o noworocznym wyzwaniu Anny Lewandowskiej i redakcji Dzień Dobry TVN. Tak, bo styczeń, jak wiadomo, to jest taki depresyjny miesiąc, nawet zbliża się Blue Monday. O tak. Natomiast my mamy na to sposób. Drodzy Państwo, zawsze warto przekonać się do aktywności fizycznej i my do niej namawiamy Państwa do podjęcia wyzwania Ani Lewandowskiej. Tak na naszej jest. Stronie internetowej znajdziecie inspiracje, pomysły na treningi i chcemy, żebyście Państwo dzielili się z nami swoimi przykładami ćwiczeń. Dokładnie, czyli wysyłajcie do nas zdjęcia tak z hashtagiem Pogodni TVN albo też po prostu zamieszczajcie je na swoich mediach społecznościowych, tagujcie je odpowiednio, a my będziemy się także inspirować. Po pierwsze, te filmiki sprawiają nam dużą przyjemność. Cieszymy się, że tak świetnie działacie, a po drugie, chętnie podzielimy się ze światem tymi waszymi filmikami. No a po trzecie rozpoczynamy tydzień dbania o ciało. A no właśnie, będzie o relaksie i właśnie o dbaniu o ciało. Właśnie teraz. Jak to dobrze posłuchać fachowej rozmowy na ważne tematy, prawda? No. Trzymaj, Ania, kciuki za nas. Tak, bardzo ci dziękujemy. Bardzo nam się podobała ta szyba w Barcelonie. O, bardzo taki obiecujący widok. Nasze szyby wyglądają trochę inaczej. Choć też mamy swoją i nie zawahamy się jej użyć. Ale bardzo dziękujemy Ani, dziękujemy Paulinie za przeprowadzenie tej rozmowy i za te kilka naprawdę profesjonalnych, niebanalnych uwag dotyczących na przykład... Szczególnie chodzenia spać. Tak jest, snu. Tak, i ilości snu i przygotowania się do snu oraz nawilżanie. Drodzy Państwo, także dziękujemy pięknie za te niespodzianki, za trening od Ani Lewandowskiej i namawiamy Państwa do aktywności fizycznej. Ćwiczcie, hashtagujcie, Pogodni TVN, czekamy. A my czekamy, tak jest. Dziękujemy Ani Lewandowskiej, a też chcemy teraz przywitać Jasię Klińską, czyli... O relacji matka-córka przejęło się mówić, że jest jedną z najtrudniejszych, ale przecież może być jedną z najpiękniejszych. No właśnie. Tym bardziej, jeżeli mówimy o takiej relacji, jaka łączy dzisiaj nasze panie drogie, które są naszymi gośćmiami. W życiu prywatnym są także przyjaciółkami. No właśnie. Tak. I o tym chcemy porozmawiać. Dzień dobry. I się dowiedzieć. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Wczesna pora, pani Elu. No. Ale trochę pogadamy, co? No, bo... ja bardzo się cieszę. I disować. Pewnie też się dowiedziałam. Disować, no właśnie. Pewnie już zapomniałam. Możliwe. Chyba zapomniałam.
Ja nie przyswajam tego. W każdym razie mamy po prostu rozmowy z osobami, z którymi... Czuję się, że ja nie wiem, co dzień... 800 metrów stąd i tak. Wszędzie było 800. I na drugi dzień się zorientowała, że ja rzeczywiście mówię, wszędzie... Ania, to jest niemożliwe, żeby to było 800 metrów. Mówiące się po prostu ilości odcinków, żeby był długą drogą. Czy będziecie poszukiwać podobnej relacji do waszej? Tak, szukamy. Tak, na szukamy. Przykład z Kasią. Sportowcy. Tak. Olimpijscy. Tak. Aha, dobrze. Tak. Ci to też są. Wioślarze. Raczej nieobecni w wioślarze. Domu. Wioślarze. Dobrze. Nasi, tak. Ci są dopiero, tak. Może być bardzo fajnie, będziemy słuchać, obiecujemy. Nie ma... Fajnie, Andrzej. Absolutnie. Elżbieta Jarosik i Anna Jarosik. To dziękuję bardzo. Także. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tak. Przed nami między innymi Salma. Drodzy Państwo, już 6 stycznia dowiemy się, jakie jest ostatnie życzenie kota w butach. Dowiedzieliśmy się chyba. Nie, to będzie właśnie teraz. A teraz? 6 stycznia wchodzi do kin nowa część kota w butach. Weszła. Jeszcze raz, od 6 stycznia w kinach można oglądać właśnie. Właśnie, kota w butach, ostatnie życzenie. Tak brzmi dokładnie nowa. Tak jest, rola główna to Antonio Banderas, jeśli chodzi o kota, głównego bohatera. Kitty Koci Łapka to Salma Hayek. Tak jest, Salma Hayek. I drodzy Państwo, poza tym, że dowiemy się, jakie jest to ostatnie życzenie, to też chcemy się przy tej okazji dowiedzieć, jak posługuje się aktor swoim emploi aktorskim w momencie, kiedy może użyczyć postaci animowanej tylko głosu. Właśnie, jedynie głosu. Nie jest to proste, ale Salma ma tu niejakie doświadczenie, bo robi to nie po raz pierwszy. Annie Tatarskiej zwierzyła się z tego, jak wyglądała praca na planie, a Ania rozmawiała nie tylko z nią, ale także z reżyserem Joelem Crawfordem. Polski dubbing też jest na wysokim poziomie, tak więc tak zapraszamy jest. Państwa do kin. Jak ustaliliśmy, film jest od ponad tygodnia już na ekranach. Ale jeżeli Państwa koty nie są w takiej formie jak koty animowane w tym właśnie filmie, no to zapraszamy tak. proszę Państwa teraz na tę rozmowę, ponieważ jak się szacuje, 40% psów i kotów w Polsce ma nadwagę. Czyli oznacza to, że sprawa jest bardzo poważna, dlatego specjalistka wysokiej klasy Agnieszka. I w ramach, tak. Myśli się w ramach. Zupełnie normalny, no tak? Wiedz, co tam pod tym futrem się dzieje, tak? Okay. Bo mogą albo za bardzo nam się tam powiększać i nie widzimy tego, albo odwrotnie, obcinamy rację żywności. Nas zaniepokoić, czy to miałaby być właśnie waga, czy są jakieś widełki BMI dla kotów, psów? Tak naprawdę mamy takie widełki, korzystać z takich specjalnych tabel, które nam pokazują, czy kot jest za gruby, albo pies, czy jest w sam raz odpowiednio tego rodzaju normą, więc do tego niektórzy ludzie chcą dążyć, że oto mój pies jest za chudy, z nim jest coś nie tak. Wielokrotnie to słyszę na konsultacjach, ja mówię nie, ten pies jest szczupły, jest wszystko z nim dobrze, to pewnie tam też przyczyna zdrowotna. A potem trzeba wyliczyć, ile to zwierzę powinno jeść. Może zwyczajnie my przekarmiamy, tak? Oczywiście. Dajemy za dużo, złe dawki. Wydaje się, że... To jest chyba taka nasza cecha właścicieli. Kochamy, to chcemy dać więcej, tak? No właśnie. Karma, wiem, że może być dietetyczna. Ale jak zmusić kota do ruchu? Prawidłowa masa ciała, a to jest tak około 200-250 gram karmy mokrej, tak? Także to nie jest wcale tak dużo. Każde karmy mają swoją kaloryczność. Mokra około 100 kalorii w 100 gramach, sucha nawet 300. Te kalorie kaloriami, ale to też musi być odpowiednio porcjowane, jak rozumiem, w ciągu dnia. Jak to zrobić, żeby kot jadł w odpowiednich porach dnia? To na równe posiłki. No właśnie, także we wszystkim trzeba zachować umiar. Tak. I wszystko zaprojektować. A czy są jakieś na przykład, nie wiem, farmakologiczne wspomagacze takiej diety odchudzającej? Są suplementy, które mogą nam pomóc. Że zawsze warto poprzedzić takie postanowienie o odchudzaniu wizytą weterynarza i badaniami, właśnie, prawda? Tak, trzeba zbadać. To, co nam się wydaje, to nie zawsze jest to, co należy zrobić. Tak, może zwierzę tyje, bo na przykład nie może się już tak ruszać sprawnie, bo stawy bardzo bolą, tak? No to nie zmusimy tego zwierzaka do ruchu, bo jego po prostu boli. Więc trzeba mat takich do lizania, moich kotów, prywatne maty. Wkładamy tam jedzonko mokre, więc kot dużo dłużej je. Pies zresztą też, dla psów mamy takie też maty, tylko nie wydłubują języczkiem. A odchudzić kota, jak zapewnić mu więcej ruchu, to tak, teraz... A ten zobacz. Jak siedział, tak siedzi. To jemu jest to chyba dobrze. Tak. To dobrze o nas świadczy. Podobało się. Dobrą atmosferę. Ale właśnie. My teraz chcemy zmienić Państwa nastrój i zachęcić Was do ruchu. Tak jest. Drogie człowieki. Dlatego właśnie nasza Żaneta...